Mamy 14 sierpnia 2018 roku. Jest godzina za 27:16, ale chciałem powiedzieć, że za 5 godzin, za 5 minut 15 dostałem telefon z sekretariatu Kicia, pisała ciotka, że ktoś przysłał nam karmę. Proszę, oto jest ten worek. 18 kg karmy przysłał nam jakiś darczyńca dla kotów. I no, chciałbym podziękować. Za bardzo nie wiem komu. Sama ciotka, chodź tutaj. Ona tam szuka karmy, bo wyrzucałem przez nie karmę, a ten kotlet mielony. Resztki wywąchała, zbiera. I ktoś nam przysłał przez firmę kurierską DHL. Jest tu napisane, muszę wziąć okulary, niestety. No. Jest przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ZOO Dragon Hurt Detal Hipiczna 4 84207 kołeczkowo Polska. Odbiorca Jaromin DPS, ulica Jaromin 50 72 323 Biatów. Tu jest podany telefon. Osoba kontaktowa, Jaromir DPS, tylko że to nie jest mój telefon. Pani kierownik, która dzwoniła, sprawdzała podobno ten telefon, przekazała mi, że to niby dla mnie, dla opiekuna kotów. No to stokrotne dzięki. Pisze karma i akcesoria dla zwierząt. No wiecie co, no taki dar, no myślę, że mamy teraz na długi okres czasu, żeby kotkom w razie czego dosypywać jeszcze. Dziękujemy bardzo. Wesoła ciotka Kicia, zobacz, zobacz. Zobacz Kiciula tutaj. Zobacz, widziałaś? Zobacz, zobacz. Widzisz? Taki worek. Nie wiem kto, ale dziękuję. Myślę, że ta osoba się w komentarzu do tego filmika objawi, żebyśmy wiedzieli komu dziękować. Nie? Kicia? Kiciula, zobacz, będziesz miała też. A wesoła ciotka, proszę, ona lubi ludzi. No i gdzie poszła spać? Na poduszkę do kolegi mojego z pokoju, do Marcina. Marcin, ty widzisz, że ty z kobietą śpisz? Za plecami twoimi? No, Marcin śpi mocno. Kicia. Jesteś naprawdę wesoła. Czyli tak, no, dziękujemy. Dziękujemy.